Prezydenci Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca podpisali porozumienie w sprawie przygotowania dokumentacji pod projekt budowy wschodniej części drogowej trasy średnicowej. Dokumentacja obejmie przygotowanie m.in. studium techniczno-ekonomicznego, materiałów do decyzji środowiskowej oraz studium transportowego obejmującego wschodnią część aglomeracji. Miasta na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dają sobie czas do 2015 roku. W ocenie władz samorządowych zainteresowanych miast dalsza realizacja drogowej trasy średnicowej w kierunku wschodnim jest niezbędna dla zapewnienia mieszkańcom i podmiotom gospodarczym znajdującym się w strefie jej oddziaływania standardów obsługi komunikacyjnej, takich jak w zachodniej i centralnej części aglomeracji. Inwestycja średnicówki, która jest prowadzona już kilkanaście lat w części śląskiej, również zawitała do tej części śląskiej i do części zagłębiowskiej. Myślę, że widać to ewidentnie po układzie komunikacyjnym, który jest w tej chwili w aglomeracji. Droga szybkiego ruchu z Bielska-Białej, autostrada A4, średnicówka wpadają wszystkie w Katowicach i potem idą dalej w kierunku Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Ta droga DK94 już tego ruchu nie odbiera. W związku z tym połączenie omijające jakby ten układ główny krajowy poprzez Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec daje możliwości prawidłowego skomunikowania wewnątrz aglomeracji, czego nam dzisiaj brakuje. Poprowadzenie drogowej trasy średnicowej przez Mysłowice pozwoliłoby nie tylko rozładować ruch w centrum miasta, ale również byłaby to inwestycja o dużym znaczeniu gospodarczym. Budowa antyDTS-ki, szczególnie w kierunku Sosnowca, będzie bardzo dobrze otwierała tereny inwestycyjne, te, które znajdują się wzdłuż obecnej, dzisiejszej zachodniej obrzeżnej, północnej obrzeżnej. Przy kierunku jaworznickim również u nas będzie odciążać przede wszystkim tereny, znaczy drogi wewnętrzne, które przebiegają przez środek praktycznie centrum miasta. Budowa głównego odcinka wschodniej części DTS-ki zlokalizowana będzie na terenie Mysłowic. Nowa droga połączy niewybudowany jeszcze węzeł Janów w Mysłowicach z węzłem 3 Maja lub S1 w Sosnowcu oraz węzeł Janów z węzłem Jęzor w Jaworznie. Planujemy przebieg drogi w zasadzie w większości śladem istniejących dróg w mieście. Tylko pierwszy odcinek drogi od węzła Wilhelmina w Katowicach do węzła Janów w Mysłowicach jest projektowany śladem nowym, tam nie ma drogi. Natomiast w relacji na Sosnowiec droga będzie biegła śladem ulicy Bończyka i śladem ulicy Obrzeżnej Północnej. Więc to są drogi istniejące i korytarze, które już w tej chwili są zarezerwowane pod lokalizację pasma komunikacyjnego. Natomiast w relacji na Jaworzno od węzła Janów zlokalizowanego w dzielnicy Bończyk w Mysłowicach droga również będzie biegła śladem drogi istniejącej, mianowicie ulicy Obrzeżnej Zachodniej. Ona na wysokości ulicy Partyzantów w Mysłowicach, węzła Partyzantów, będzie odbiegała w kierunku węzła Jęzor i na tym fragmencie, na tym odcinku będzie szła śladem nowym, projektowanym, nie w śladzie istniejącej drogi. Chociaż w Jaworznie drogowa trasa średnicowa ma w zasadzie tylko łączyć się z nową obwodnicą przy granicy z Sosnowcem i Mysłowicami, pracę nad dokumentacją będzie koordynował tamtejszy samorząd. Chodzi o doświadczenie zdobyte przy budowie w ostatnich latach nowego jaworznickiego układu komunikacyjnego. To wynika z tego, że faktycznie mamy trochę doświadczenia, może trochę więcej niż koledzy z wszystkimi sprawami związanymi z budową dróg. Takie doświadczenia w naszym mieście mamy i cały układ drogowy, który dzisiaj budujemy i który jest traktowany przez wiele miast jako wzorcowy, wynika właśnie z takich przyjętych harmonogramów. Najpierw studium transportowe, później wszystkie dokumenty, które powodują, że budowane drogi nie są budowane na chybił trafił, tylko mają jakiś sens. To porozumienie dzisiaj mówi o podziale środków pomiędzy poszczególne miasta. Na Mysłowice wypada kwota 700 tysięcy złotych, na Sosnowiec 1,25 tysięcy, na Jaworzno 575 tysięcy. Rozbudowa wschodniej części DTS-ki podzielona została na dwa etapy. Część zagłębiowska ujęta została w drugim etapie. Pierwszy połączyć ma Katowice z Mysłowicami od węzła Wilhelmina do Obrzeżnej Zachodniej i budowę węzła Janów. Samorządom zależy, aby już w 2015 roku starać się o zgodę na budowę i wnioskować o pieniądze unijne, a w 2016 przeprowadzić przetarg i w ciągu dwóch następnych lat wybudować drogę, tak aby odcinek od Mysłowic do Jaworzna powstał w 2018.